Hej, witajcie. Hashtag zmiany. Nie mogłem spać wczoraj w nocy i postanowiłem, że coś muszę robić w tym czasie, jak nie mogę spać. I słuchajcie, postanowiłem jednak, że wbiję te 4 dodatkowe punkty w attunement. Mamy teraz 10. Dzięki temu mamy jeden slot, a dzięki temu możemy robić takie cuda jak to. To jest dość śmieszne, bo tam, gdzie dzisiaj pójdziemy, ogień w ogóle nam się nie przyda. Jest nieprzydatny, no ale mamy. Możemy robić to, możemy podpalać miecze, możemy sobie wsadzać ten czar, który będzie nas chronił przed lawą. Ale to w następnych odcinkach. W każdym razie chciałem się z wami pochwalić, a ponieważ możemy już czarować, powiedzmy, to piromancja, to zmieniłem kapelusz, żeby było wiadomo, że potrafimy takie rzeczy. To jest trochę jak listek na samochodzie, żeby inni krawcy wiedzieli, że jeszcze nie potrafimy prowadzić samochodu, a już mamy prawo jazdy. Coś w tym stylu. Hawirę mamy chyba mniej więcej ogarniętą, w sensie porozmawiane z wszystkimi. Więc co dzisiaj będziemy robić? Zaczniemy z wysokiego C, a właściwie B. Po pierwsze, co zrobimy, to pójdziemy na bossa. Yep. Pamiętacie, jak walczyliśmy z Diablo i później z Diablo jeszcze raz walczyliśmy w poprzednim odcinku? No to dzisiaj będziemy walczyli naprawdę z Diablo. To będzie ten prawdziwy, nie jakiś taki, któremu wynajęto jakieś miejsce przy schodach, czy Diablo, którego cebulowy rycerz wysolował. Nie, dzisiaj idziemy... Real deal będzie Diablo. Żebym się tutaj nie cofał jeszcze. Czy coś się zmieniło? Nie. Dalej mamy plus 5. Brakuje nam, z tego co pamiętam, jednego kamyka do... Mamy 5, jest potrzebne 6. Nowy kapelusz wam pokazałem. Tutaj dalej mamy to, co mamy. Możemy sobie zamienić ten pierścień z dusz na pierścień z życiem. Albo nawet pierścień z... Fire Damage Absorption. Tak, to nie jest głupi pomysł, bo Diablo generalnie zieje ogniem dość konkretnie. To będzie jego główne, powiedzmy, ataki ogniowe. Tarczę ogniową mamy. Idziemy. To nie będzie długi odcinek, ale z tym poprzednim akurat wystarczy. No chyba, że Diablo postanowi nas parę razy ustawić w kolejce. Tu? Słuchajcie, gdzie ja mam iść? Catacombs of Katos, Abandoned Tomb, Demon Ruins. Tu. Night Slayer Zorik. Night Slayer, że na razie ty zostań tutaj. Pamiętacie balistę i gąsienicę? To dalej strzela. My idziemy tam. Moglibyśmy rycerza wziąć, ale tu jest też druga osoba, którą możemy podnieść. Jeżeli dobrze pamiętam... No... Tak, Great... Au. Great Swamp Cackles. To jest co prawda piromanta. I tak średnio do walki z czymś, co jest podpalone. No ale potrzebujemy kogoś, żeby... Chodź. Juhu. Diablo. Ogień. Głównie ogień. Duże ilości ognia naraz. Yep. Au, leczyłem się.
No chodź. Zapomniałem, że to się rozchodzi. To nam zaskakująco nie wzięło dużo życia. Bardziej boli przywalenie tą olbrzymią pałą. O, teraz to co robi, wzywa takie meteory. Trzeba się odsunąć od tego. Widzicie? To boli. Zły meteor boli całe życie. A teraz pójdzie taki promień, z tego co pamiętam, po ziemi, który trzeba, jak się umie, bo ja nie umiem najwidoczniej, przeskoczyć. Aj, dobry obrót. Szacunek. Promień. Promień. I meteory teraz. Nie daj się. No, stamino. Przybywaj. Wow! Jej! GG. No już, już, spokojnie, spokojnie. On już nie żyje. Tu nie ma nic w tym pomieszczeniu. Możecie sobie pochodzić, ale tutaj się nic nie znajduje. Pójdziemy do domku. Chociaż czy potrzebujemy iść do domku? 18 tysięcy to nic nie zrobimy. Ale przeniesiemy się z powrotem tutaj do Demon Ruins. Okej. Pierścień możemy sobie w sumie podmienić na życie. Chociaż w tej lokacji obrażenia od ognia pierścień to nie jest głupia rzecz, żeby trzymać, ale... A my idziemy, przynajmniej dojdziemy do następnego ogniska. Kurczę, to będzie krótki odcinek. Nowy przeciwnik. Jakaś dziwna popierdółka, która potrafi stawiać takie kule ogniowe i te kule będą strzelać w nas samodzielnie. One nie mają dużo życia, te kule postawione. Nie wiem, czy je zobaczymy teraz. Przestań, wiesz, naprawdę. Nie zobaczyliśmy. On potrafi stawiać takie kule, które nawet kilka naraz. Je można strzałą albo nożykiem zdjąć. Ember. Widzicie? To jest to, co mówię. Tam jest na dole też taki chyba dwóch kolesi, dlatego te płoną. Ciekawe, czy stąd mogę spróbować. Patrzcie. To wymaga dwóch strzał. Te nie trafią, no właśnie. Ale warto mieć na uwadze, że te rzeczy... w sytuacji, gdy jest dwóch takich kolesi i on tego nasra 3, drugi nasra 3 jest 6. No nie ma szans w takim pokoju. O, widzicie, postawił kolejną. I jeszcze jedną. My tam nie idziemy dzisiaj, więc ja tylko w sumie tak... Żeby przedłużyć czas tutaj stoi. Niepotrzebnie. Nie idziemy na dół na razie. Idziemy tutaj. Tu. Kolesie z ADHD, ci co skaczą po głowach, ci co srają toksynami. Starajcie się wyciągnąć. Nie wchodzić tam, tylko wyciągnąć jednego. I tutaj z nim sobie ten. Tam jest generalnie szaman, który sra toksynami i nie warto się z nim.
Wow, zdjąłeś mi całą... Nie. Co wypadło z ciebie? Titanite Shard. Jakby duży wypad, to mi się nie obraził. Claymorka byśmy sobie zrobili. To jest następny pacjent. No, zapraszam. Ten nie ma tarczy. A... Aj, za wcześnie. Coś masz dla nas? Nie? Kurczę, pół paska toksyny. Właściwie jednym cięciem. Czekajcie, to jest jeden czy dwóch? Dwóch. Tutaj. Halo. Halo, poproszę tu. To jest szaman. To jest szaman, który będzie srał toksynami. Jep, jep. Popatrzcie, jak daleko to sięga jeszcze. Strzelam. A, tu jesteś. Jezus. Ja na te zawody ucznicze to nie powinienem się w ogóle wybierać. Okej. Zacny unik, milordzie. Myślałem, że go ciachnę bez lokowania, ale się odsunął. Gru Rothschild. O, ciekawe, tego nie widziałem przedmiot. Zobaczmy, zobaczmy, co to jest. Lżejszy od naszej, tylko 62 fizycznych. E, w sile, no. Shield bash, benefit, rotten state has made it poisonous and resistant to other poison. A, odporna na trucizny i bicie nią też zatruwa przeciwnik. Jak lubicie takie rzeczy, to polecam. Tam się schodzi na dół, ale tam się schodzi na dół i jest sporo, sporo gry. Między innymi ten burdel cały. Więc to sobie zostawimy na... O, dobrze, że widzicie, jak szybko to sra. Wyobraźcie sobie 6 teraz takich. O tym mówię właśnie. Tak bardziej dla zabawy i zabicia czasu strzelam do tego. Ten dźwięk jest zajebiasty, jak on stawia tą kulę. Okej, nieważne, idziemy dalej. Tędy. Ten pan nie śpi. To jest ten pan, który nie brał tabletek. On skacze po głowie. O, to był ten. O, właśnie, o tym mówię. To był ten grab, którym złapie za głowę i próbuje nam wyrwać im razem z kręgosłupem. Tu jest jeszcze drugi. Hello. Hej. Dupek. Coś wypadło? Wydawało mi się, że coś wypadło z niego. Okej. Okay. Ember. O! Dobra, pułapka. Nie dość, że ciepła Nutella, to jeszcze jest tam ta statua, która zieje ogniem. Jakby ją tu... Z łuku to nam trochę zajmie. Niby czas mamy, ale... Niekoniecznie fajnie się ogląda strzelanie do Nutelli po 16 damage'u. O tak, 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 tak się tutaj przesuń. I jeszcze raz. O, super. Okej. Xbox, nie pisz teraz do mnie. Nie widzisz, że jestem zajęty? To jest serious business. Już? Przestałeś się wygłupiać? Okej.
Tu jest ciekawe miejsce. To, co się świeci, ten skarbek, to jest Estus Shard, czyli ważna rzecz, najważniejsza. A to jest jeden z cięższych jumpów. Trzeba naprawdę w ostatniej chwili jumpnąć. Mógłbym się rozebrać do samych kąpielówek, ale jak spadnę na dół, to tam jest niezła zabawa i nie chciałbym być w samych kąpielówkach zauważony przez tą ekipę, która tam na dole chodzi. Jak spadnę, a pewnie spadnę, to pokażę wam trasę, jak wrócić tutaj z powrotem i spróbować to jeszcze raz zrobić. Yep. Dobra, idziemy tu. Gdzie się świeci. Ładujemy staminę. Idziemy tu, gdzie się świeci. Tu jest piesek w przejściu. Prawo. Tutaj są te kolesie, którzy srają tymi kulkami. A my jesteśmy z powrotem tutaj. Ta-da! Tutaj z tego miejsca strzelaliśmy do tych kulek. Zobaczmy, do ile razy będę musiał robić tą trasę. Zanim się uda. Kurde no, znowu za wcześnie. Oj, 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 oj. Nie był dobry plan. Nie był dobry plan, to nie był dobry plan. To nie był dobry plan. Czemu stoisz w przejściu? Oj, ty gnoju. Jestem cały czas zatruty. Chodź, chciałbym, żebyś przyszedł za mną. W sumie ciebie miałbym z głowy już. Fuj, co to było? Okej. Okay. Titanite Shard. Kurczę, felek, no. Podejście numer 3. No jednak może być długi odcinek. Odcinek pod tytułem Kubar próbuje przeskoczyć dziurę. Ja pierdzielę. Ościu. Weź. Przestań. Przestań, bo wstyd. Titanite Shard. Teraz się okaże, że wyczyścimy sobie tą lokację. Będzie prościej. Tutaj. Tu jest kilku pacjentów. O, i statua tu jest nawet. Titanite Shard. Biegnie za nami ten koleś, ale to dobrze, może przyjdzie tu na górę za nami. Chodź, chodź. Titanite Shard. Podejście numer 4. Yeah! Estus Shard. Ajajajajaj. Przebiegnę? Trzeba przebiec, tu nie ma się co. Tu bym godzinę z nimi tutaj się z tą Nutellą gorącą ciachał. Tam nie? Tutaj. Ściana? Jaka ściana? I mamy ognisko.
Do tego ogniska można dojść z innej strony, można spaść do niego, ale mam wrażenie, że to jest trochę prostsza metoda. Tam na razie nie idziemy, bo to schodzi na dół. Tutaj idziemy. Gościu. Serio? Każdy twój cios będzie mnie wgniatał w ziemię? Super, tak, postaw to jeszcze. Jeszcze tego mi brakowało. Jak zginie ten koleś, to ginie ta kulka, więc... Przynajmniej tyle. Chciałem zobaczyć, czy będę w stanie ją ile nożyków na nią schodzi, ale... Ale nie zobaczymy tego. Wyczyśćmy sobie na razie ten pokój. Tu jest kilka piesków. Może zwabmy jednego. Bo tam też jest ten strający tą toksyną. A, to jest ten strający toksyną właśnie. Uwielbiam, że tak milimetr nad ramieniem zawsze mi się latuje. Tak, tak, tak. Stój w miejscu i sraj. A ja cię tymczasem tutaj... O! Dobry koleś. Wow! Wow! Serio? Jakie kombo mi puścił. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś nie skacze po głowie. Izalith Pyromancy Tome. To jest chyba... Chociaż nie chyba ostatni tom dla podpalacza, ale zdecydowanie fajne piromanckie czary. A tu jest jaszczura. Czekajcie, ja może w dwie ręce wezmę, żeby ją... Słyszycie ten dźwięk? To jest ten czerw, ta gąsienica u góry. Chaos Gem. Chaos Gem. Teraz żebym się nie pomylił, gdzie jest Chaos Gem. Chaos chyba daje obrażenia od ognia, ale nie tracimy skalowania na broń. Także to też jest coś, o czym można pomyśleć. Od ognia albo od ciemnej magii, nie pamiętam właśnie. Zobaczymy sobie zaraz u Acheya. Bo to właściwie jest wszystko z tego piętra. Dalej musielibyśmy już iść na dół. A tam jest gry. Więc to sobie zostawimy na jutrzejszy odcinek. Czekajcie, zapłądziłem. To mam iść. Więc pójdziemy hop siup do domku. Hop. Ile ja potrzebuję teraz po tej nocnej eskapadzie na level? 29 186. Mam 23. 6000 w duszach nie mam. Albo wydaje mi się, że nie mam. Zobaczmy. Mój pad od Xboxa coś postanowił się też być na nagraniu przez sekundę.
O! No jak miło. Gdzie ona je? Tu je. Lubię, jak ktoś zostawia wiadomości. Nie, czekaj. Ja chcę przeczytać. Zobaczyć, kto... Vision of Woman. Bad Hall. Brawo. Brawo. Więc ocenimy mu to na poor. I porozmawiajmy teraz. Taki jestem burak. Trzydzieści siły, mamy 20 vitality, mamy 20 endurance. Myślę, żeby trochę teraz znowu iść w HP. Tak przynajmniej 5 punkcików dołożyć. A jak dołożymy w 5 punkcików w życie, to myślę, że dołożymy z 5 w staminę. A potem spróbujemy dalej iść w siłę. Okej. Okay. Farewell. Baba nie ma nic do powiedzenia. Aczej, pokaż no. Infuse, jakbyśmy chcieli naszego Claymorka. Tak, nie mam kasy, ale... Poison. Patrzcie, nie mogę w... Chaos, ciekawe. Dlaczego nie mogę w... Strzelam, że muszę on musi znowu iść do szkoły, a.k.a. ja muszę znaleźć dla niego licencję na to, żeby mógł robić broń. U niego chyba tyle. Dajmy podpalaczowi książkę. O, jest, mamy dwie nawet. Zapomniałem. What have we here? A pyromancy tome from Izalith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Okej. To kupiliśmy. Cartus Beacon, to chyba było w poprzednim. Profuse Sweat. Profuse Sweating Temporarily Boost All Resistance. To jest Flash Sweat, który my już mamy kupiony. Acid Surge. Poison Mist. Great Combustion. Chaos Storm. Nie będziemy nic z tego używać, bo my mamy minimalne wymagania i tak do tego się cieszę, że mamy do... O, 10. Chciałem tylko zobaczyć, co on sprzedaje. Dajmy mu tą drugą książkę. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. Okay. It is a spell forbidden in the Great Swamp and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Nie przejmujcie się, znajdziemy osobę, która nie będzie wybrzydzać jak ten. Rude. I rękę zostawmy, nie chcemy tam przy niej grzebać. To chyba tyle, słuchajcie, w tym odcinku. Sprawdźmy sobie jeszcze u Ludzka, mamy tą duszę z Diablo, ale to jest chyba ta sama, jeżeli dobrze pamiętam. Lucek, hono tu. Aha, so, happened upon... Czy doszło coś nowego? Soul of a Deacon? Nie. Old Demon King. To jest to. Chaos Bad Vestiges. Czyli mamy czar. I co jeszcze? Co jeszcze z niego? Nie. O! Pałę. Można kupić tą pałę, którą miał. 30 siły. D się skaluje. 180, 42 i 69 plus 5. Ogniowe obrażenia. Ciekawe. Skill. Można sobie poise zboostować.
Poise to jest taka równowaga, czyli to, co nas wytrąca z równowagi. Im większą mamy tą równowagę, tym trudniej jest nas wytrącić. To wypadło z worta, tak. No nie lubię takich pałek, więc nawet tego nie będę kupował. Ja to później kupię, bo jest między innymi chivo za zebranie wszystkich czarów i zebranie wszystkich piromancji, heksów i tak dalej, więc te rzeczy będę od niego kupował. Ale na razie zostawiam, bo może będzie taki przypadek, że będę potrzebował skonsumować jakąś duszę szybko, żeby mieć kapuchę na coś. A one nie giną, nam nie przepadają, więc tyle. Dobra, słuchajcie, krótki odcinek, ale tak czasami bywa. Następny już będzie na pewno dłuższy, bo i lokacja jest dużo większa i dużo więcej rzeczy do ubicia. Także tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa.